Dzień dobry. Dzień dobry. Jakubowski chowa telefon do kieszeni, bo nie będzie nawet co oglądać, moi drodzy. Będzie się mnie słuchać. Ja oczywiście tradycyjnie już wracam piechotą do domu z pracy. A zazwyczaj w niedzielę mamy tak, że nas wypuszczają wcześniej, zdecydowanie wcześniej, bo, no bo nie ma nic do roboty. Może inaczej. Co, my mamy akurat tak, że codziennie w dni tygodnia mamy tak zwane sloty, czyli zlecenia na konkretną dobę. A weekend jest traktowany jako dwie doby, jako jedna. I to jest na takiej zasadzie, że slot schodzi w piątek wieczorem i co zostanie zrobione przez piątek i sobotę, im więcej zostanie zrobione, tym mniej zostaje na niedzielę, bo w poniedziałek rano wyjeżdżają ciężarówki z przesyłkami. Więc no, więc zostało, myśmy wczoraj trochę pozapierdalali, bo było fajnie, się akurat pracowało. I dzisiaj tak przyszliśmy w zasadzie tylko posprzątać po sobie. Trochę się pomarudziliśmy, żeby tak nie było, że wszyscy przyszli od razu wyszli, żeby do przerwy doczekać. Dobra, ale koniec z tym. Nie udało mi się, proszę Państwa, wrzucić nagrania, które nagrałem ostatnio 20-minutowe. Właśnie je wykasowałem, żeby zrobić miejsce na karcie w telefonie na to nagranie, bo no trudno. Nie chciało się ładować, po prostu nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ale nie będę w to wnikał, powiem jeszcze raz to, co mówiłem ostatnio, o czym mówiłem. Już przechodzę do rzeczy, tak na szybko. Jak będzie trochę wiało, to z góry przepraszam, bo trochę wieje wiatr, ja mam słuchawkę przy ustach. A zatem, na samym początku chciałem pozdrowić bardzo serdecznie. Chciałem pozdrowić panią Gabrysię z Wodzisława Śląskiego, z osiedla Piastów, która była sąsiadką przez wiele lat mojej cioci Hani i wujka Zdzicha, u których zresztą spędzałem prawie każde wakacje, więc z panią Gabrysię doskonale pamiętam. Drzwi w drzwi mieszkała z moimi wujkami. Ostatnio, wczoraj napisała do mojej mamy wiadomość tekstową, w której mówiła, że mnie słucha, więc tym bardziej panią Gabrysię serdecznie pozdrawiam. To takie w ogóle niespodziewane, że właśnie panie Gabrysia, takie osoby mnie słuchają i im się podoba. To jest bardzo ważne. To trochę też, powiem wam, że wzbudza u mnie taki podwyższenie respektu, co tak dzisiaj myślę, Misiek, musisz przestać przeklinać, skoro oglądają cię właśnie takie osoby. To na mnie działa, naprawdę. No bo pamiętam panią Gabrysię jeszcze jako dziecko, więc dla mnie zawsze była pani Gabrysia i wiecie, to tak, no to jest taki respekt po prostu, nie? No ale, a teraz do rzeczy. Mówiłem ostatnio o podnoszeniu swojej świadomości, o wzrastaniu, o podnoszeniu energii i jeden z moich znajomych napisał do mnie, o wznoszeniu energii, to sobie zobaczę, bo brzmi, pachnie mi sektą. A potem mi pisze w komentarzu, mówi, że tu nic nie ma o wznoszeniu, w tym jeszcze poprzednim odcinku. A oczywiście, że jest bardzo dużo. Ja tam mówię o otwieraniu samoświadomości. Czym jest samoświadomość? Zacząłem ten temat poruszać coraz głębiej i teraz jeszcze głębiej w niego wejdę. Ja nie wiem, czego mój kolega się spodziewał, że usłyszy w tym filmie jakieś, nie wiem, przepisu na zmartwychwstanie czy coś. Nie, absolutnie nic w tym stylu. W ogóle ja wiem, że ludzie jak słyszą hasło typu wznoszenie, podnoszenie energii, podnoszenie świadomości, rozwój duchowy i tak dalej, to sobie myślą, nie wiadomo jakie czary i cuda się dzieją i w ogóle, że prawie umysłem kreujemy rzeczywistość. Owszem, że kreujemy. Ale nie na takiej zasadzie, że sobie coś wymyślimy i to się od razu dzieje. To nie tak. To zupełnie nie tak. Do tego dochodzi szereg działań, które trzeba ze sobą zrobić. Na pierwszym miejscu trzeba zacząć brać odpowiedzialność za siebie, swoje myśli i swoje czyny przede wszystkim. To nie jest tak, że, bo ja wiem, my zostaliśmy przez edukację, cywilizację i kulturę, w której żyjemy, przez 1000 lat albo i więcej, wytresowani z pokolenia na pokolenie tak samo, że jest jakaś siła sprawcza, która decyduje o wszystkim, decyduje za nas. Z reguły jest to Bóg, a że od niedawna, od kilku dekad jest coraz więcej osób, które są niewierzące, to zwalają winę na działania energetyczne, złe duchy, podpięcia i tak dalej. Bo to zawsze musi być, to od razu to po prostu widać, że ludzie, którzy twierdzą, że są niewierzący, i tak mają jakiegoś demiurga, czy Boga, czy Ala Boga, który rządzi ich życiem i na którego scedują odpowiedzialność za powodzenia lub porażki. Ktoś mówi, bo ja mam takie szczęście w życiu, a ktoś inny powie, bo ja mam tyle nieszczęścia w życiu. Mili moi, ja wiem, że to się fajnie, jest może inaczej, wygodnie się myśli, że to jest poza naszą kontrolą, bo nie ponosimy za to odpowiedzialności i nie musimy nad sobą pracować. Bardzo wiele osób jest tak rozleniwionych. Ja mam tą przyjemność ogromną,
że założyłem 8 lat temu grupę na Facebooku, która się nazywa Prawo Przyciągania. To jest o prawie przyciągania, dokładnie o tym prawie przyciągania, Law of Attraction. W sumie przyznam szczerze, że wtedy zrobiłem to trochę dla beki, a potem zauważyłem, że jest tak ogromne zainteresowanie, że potraktowałem tę grupę poważnie. Dzisiaj grupa ma 80 tysięcy ponad swoich członków i widzę, że ciągle przewijają się te same tematy, pytania w postach, jak przyciągnąć miłość, jak przyciągnąć idealnego partnera, jak przyciągnąć powodzenie, pieniądze, dobrą pracę, kota, psa, kurwa i coś jeszcze. Mnie się już znudziło odpowiadać dawno temu. Jest grupa administratorów, którzy naprawdę ciężko pracują i nawet stworzyli takie frequently asked questions i answers, po prostu takie najczęstsze zadawane pytania i odpowiedzi na nie, które są podpięte na samej górze grupy, żeby sobie ludzie czytali. Tam odsyłamy w ogóle. Zadajesz pytanie, które już milion razy się pojawiło, idź przeczytaj, to już na to jest odpowiedź. Ponoszenie odpowiedzialności. Ludzie myślą właśnie, że prawo przyciągania, o, jak se przeczytam książkę Rondy, to ta, co podwaliny zrobiła, jak se poczytam o prawie przyciągania, jak se poczytam o potęgę podświadomości albo jeszcze inne guru książki, to natychmiast moje życie po prostu wybuchnie eksplozją powodzenia, miłości, bogactwa, fortuny, sukcesu i co tylko mi się zażyczy. No nie, kochani. Do wszystkiego trzeba włożyć własną pracę. Już tłumaczę, jak to wygląda. I to też na tym polega ponoszenie odpowiedzialności. Idzie człowiek na egzamin, jakiś, jakikolwiek, nawet niech to będzie matura, z przekonaniem, jak Bóg da, to zdam. Jak Bóg da. Słuchajcie, Bóg, bo ja nie neguję istnienia Boga, ja wierzę w Boga, ale dla mnie Bóg nie jest istotą, która decyduje o moim życiu. Bóg dał mi wolną wolę i opiekuje się mną. Od Boga prowadzą kanały z wiedzą, kanały z możliwościami, ale ty musisz sam je chcieć. Bóg nie każe nikogo, ani nic nikomu nie daje, ani niczego nie odbiera. To my kreujemy naszą rzeczywistość i to w sposób bardziej realny, niż nam się wydaje. Naprawdę tak jest. Nasz umysł jest bardzo potężny. Bóg jedyną rzecz, którą nam dał, naprawdę dał, to jest wolna wola. My decydujemy, czy czegoś chcemy, czy nie. Sam z siebie Bóg na nas nie zrzuci ani nieszczęścia, ani nie da nam szczęścia. Sam z siebie. My musimy o to poprosić i stworzyć sobie mniej lub bardziej warunki do tego. Już mówię, jeżeli chcesz dostać dobrą pracę, przyciągnąć dobrą pracę, napisz sobie porządne CV, zrób sobie może parę kursów, zrób sobie research rynku, czy jest zapotrzebowanie na ludzi, którzy mają twój zawód. Przedstaw się w jak najlepszym świetle. Zrób wszystko, co w twojej możliwości, żeby dostać się na rozmowy kwalifikacyjne, od których bardzo dużo zależy. I na tych rozmowach wypaść jak najlepiej. Potem już jest decyzja pracodawców, czy cię wybiorą, czy nie, ale na 80% ten wybór zależy od ciebie. To nie jest na takiej zasadzie, ja widzę, to jest bardzo częste, nawet wśród znajomych mam, kurczę, tyle czasu pracy szukam i nic nie umiem znaleźć. Kurwa, przepraszam, nie miałem nie kląć, przepraszam pani Gabrysiu i wszystkich innych, którzy mnie oglądają, miałem nie kląć, ale tak myślę, kurczę. Zobaczcie, pandemia zaczęła się w marcu. Lockdown, czyli zamknięcie kraju i wszystkich firm i kluczowych nawet sektorów gospodarki, czyli w zasadzie obniżenie zatrudnienia, zaczęło się w kwietniu. A ja w kwietniu zacząłem pracę. Na etacie, bo sobie wymyśliłem, że pójdę teraz pracować tak. Skoro nie mogę pracować z domu, bo lockdown mi uniemożliwiał różne rzeczy, to poszedłem do pracy takiej. I cały czas było zapotrzebowanie się, bo nagle się okazało, że sprzedaż internetowa skoczyła w górę. Nisza się pojawiła przeogromna, że nagle ludzie nie mogą chodzić do sklepu, bo sklepy pozamykane albo nie można do nich jeździć, bo siedzą zamknięci na kwarantannach, zaczęli kupować masowo online. Ja akurat się wstrzeliłem w tą niszę perfekcyjnie. Nie? Też zrobiłem sobie research najpierw. I tak jak mówię, ktoś mówi, wiele osób tak mówi, nie umiem znaleźć dobrej pracy, albo w ogóle nie umiem znaleźć pracy. Ja mówię, kurczę, w pracy jest cały czas mnóstwo. Oczywiście, że nie mówimy to o pracach za milion funtów rocznie w zarządzie nie wiadomo jakiej spółki, ale jeżeli naprawdę szukasz pracy, bo nie masz za co jeść albo zapłacić czynszu, to pójdziesz do takiej pracy za 8,70 na godzinę też. Bo zarobisz spokojnie 300-350 funtów tygodniowo albo 400 i starczy ci na utrzymanie.
jeśli naprawdę tego potrzebujesz. A ludzie bardzo często robią tak, jakby się pytam, no ale czy, jak szukałeś pracy? No wrzuciłem swoje CV na nie wiem, na CV Library, albo porozsyłałem i tyle. Porozsyłałeś i tyle? A jakie te CV rozesłałeś? Do wszystkich takie same? Pamiętajmy o tym, bo ludzie, nie wiem jak jest w Polsce w tej chwili, bo mnie nie było, myślę, że te standardy się trochę wyrównują. W Wielkiej Brytanii główne agencje rekrutacyjne z danych sektorów, bo one są podzielone na sektory. Tylko są agencje, które specjalizują się tylko w pracownikach, nie wiem, magazynowych, tylko, albo tylko w pracownikach typu kierowcy czy tirów, albo tylko w pracownikach typu pielęgniarki i służba zdrowia, albo tylko pracowników sprzedaży, handlu i tak dalej. Oni się specjalizują i oni między sobą wymieniają się, mają wspólną bazę CV, wymieniają się informacjami, moi drodzy. To nie jest tak, że się jest anonimowym. Powiem wam więcej, ja to się dowiedziałem już po kilku latach mieszkania w Anglii, że jest tak, bo tu się często zaczyna pracę właśnie przez agencję, a po 3 do 4 miesięcy można ubiegać się u danego pracodawcy już o kontrakt bezpośrednio u niego i agencja wtedy nas jak gdyby przepuszcza do tego, żeby dostać kontrakt w danej firmie. I ja jak pracowałem w Shell Energy jako administrator techniczny i donosiciel na wysokie zużycie prądu, ja miałem bardzo spokojną pracę w tak zwanym back office. Najpierw pracowałem dosłownie 30 dni przez agencję, po 30 dniach, bo tak się silnie firma rozwijała, że po 30 dniach zaproponowano mi kontrakt, od razu go dostałem. Fajnie się tam pracowało, no ale to było. Natomiast to wygląda tak, że te pracownicy, te agencje się wymieniają informacjami. To nie jest tak, że ty na przykład sobie gdzieś w pracy narozrabiasz, pójdziesz sobie poszukać innej pracy. Rekruter jak będzie chciał, to znajdzie o tobie informacje, a z reguły szukają. Zależy gdzie, bo jak idziesz na sprzątacza do hotelu, czy gdzieś to tam biorą byle kogo, byleby tylko był, bo to tam nikt nie chce pracować. Ale jak idziesz już na jakąś taką konkretną pracę, konkretny zawód masz, to rekruterzy zadają sobie trud, żeby cię sprawdzić. I mają dostęp do takiej nawet ogólnokrajowej bazy danych, agencji rekrutacyjnych i tam, jeżeli miałeś pecha, a ktoś cię nie lubił w poprzedniej pracy w agencji, to jak odszedłeś z tej pracy, albo cię wyrzucili, to ci napierdzielił takiego rekorda, że w żadnej agencji możesz już pracy nie dostać w danym sektorze. Prawdopodobnie szybciej byłoby zrobić sobie kurs i zmienić zawód, bo się może okazać, że masz nasrane w papiery, bo to tak wygląda. Ale teraz wracając do tego prawa przyciągania i siły sprawczej, czyli Pan Bóg. Bóg, Allah, Jehowa, ktokolwiek, prawda, Krishna, te istoty nie mają za dużo do powiedzenia w sytuacji, kiedy my nie wyrażamy bądź wyrażamy na coś zgodę. I jest taki kawał nawet mówiący o tym, że no, był taki biedny Żyd i on się codziennie wieczorem modlił i prosił Boga, że Boże, jestem taki biedny, mam 12 dzieci, co ja im dam, co ja im zagwarantuję? Nic nie mam. Pozwól mi choć raz wygrać na loterii. Nie musi być dużo, niech to będzie 100 tysięcy. Ale chociaż raz niech wygram na loterii. I tak się modlił, mijały lata, on się codziennie o to modlił, codziennie nic się nie działo. I w końcu się Bóg po 3 latach wkurzył, otwarły się niebiosa i mówi do niego tak. I tak, ja cię bardzo proszę. Ja ci dam nawet 1 000 000 na tej loterii. Ale ty weź wreszcie, wyjdź z domu, idź do kolektury i kup los. I tak to wygląda. Ktoś wysyła z domu CV, takie samo, na jedno kopyto, do wszystkich możliwych pracodawców. Jak ktoś odpowiada na pytanie rekrutera przez telefon, jaka Pana praca, bo dzwoni z agencji, który ma kilka różnych prac. Jaka praca by Pana, Panią interesowała? Jakakolwiek. Rekruter... Jakakolwiek to jest dobra odpowiedź dla 18- czy 19-letniego człowieka, który idzie do pierwszej pracy, jeszcze nie wie, co chce do końca robić, bo nie jest ukierunkowany i mówi, no chciałbym any job, żeby jakoś zacząć gdzieś. To wtedy tak, bo to wiadomo, wiek musi jakoś zacząć. Ale ktoś, kto ma 30-40 lat i mówi, jakakolwiek praca, musisz być zdecydowany. To samo jest z kierowaniem próśb w ogóle do wszechświata, chociażby w formie modlitwy. Zobaczcie, niektórzy mówią, moje modlitwy się zawsze sprawdzają. Być może ta osoba, bo ta modlitwa jest formą jakiejś afirmacji, bo to jest forma afirmacji, może po prostu dobrze te afirmacje sobie redaguje w głowie i wysyła konkretne informacje do tak zwanego wszechświata. Bo to tak jest często. Bo niektórzy mówią, kurczę, co ja sobie nie pomyślę, to się sprawdza. Bo być może dobrze korygujesz swoje wyrzeczenia, które wysyłasz w przestrzeń. Bardzo często też jest tak, ktoś mówi, no ciągle tylko proszę o coś, proszę i proszę, a to mi się w ogóle nie spełnia.
A ja mam taką zasadę, że jak czegoś bardzo chcę, to sobie konkretną afirmację, czy jak wolicie nazwać to modlitwą, to modlitwę przygotowywuję, sobie ją mówię z przekonaniem i wizualizacją, czyli wyobrażam sobie rzecz, którą chcę osiągnąć, dodając na końcu, że chcę to otrzymać tylko pod warunkiem, jeżeli będzie to dla mnie korzystne. Niektóre rzeczy dostaję, a niektóre nie, ale zawsze jak dostaję, to jest rzecz, która naprawdę jest strzał w dziesiąę. Czasami było tak, zobaczcie, tyle czasu, niektórzy się z Was ze mnie podśmiewują, że ja tyle czasu wyjeżdżałem do Polski, z Anglii wracałem. I ciągle mi coś stawało na drodze, że nie umiałem wyjechać z Anglii, nawet na wycieczkę do Polski. Tu się mama rozchorowała, tu z psem nie było kogo zostawić, tu nowa praca, która mówi, nie było możliwości urlopu i tak dalej. I ciągle coś, a teraz zobaczcie, jestem w punkcie, w którym stwierdziłem, jak dobrze, że ja do Polski nie wróciłem. Słuchajcie, ostatnią próbę miałem w lutym. Moja koleżanka, przyjaciółka, właściwie Angelika, wtedy powiedziała, chodź przyjedziesz, ja też raz jadę ze swoją córeczką małą. Jechała do Polski, mówi, jadę do Polski, ona mieszka w Krakowie i rodzice mają wielki dom. Ona mówi, słuchaj, zatrzymasz się u mnie, mamy kilka wolnych pokoi, możesz spokojnie u nas mieszkać na początek, zresztą będzie fajnie, gdybyśmy mieszkali razem, bo my się lubimy z Angeliką. I ona mi mówi, przyjedziesz do Krakowa, przecież Kraków lubisz i znasz, to prawie twoje rodzinne miasto. Ja mówię, no pewnie. I w Polsce nam się wszystko fajnie ułoży, bo już tej Anglii dosyć. Angelika poleciała, a ja już nie zdążyłem, bo się zaczęła pandemia. I powiem Wam, że dobrze, że się tak stało. Ja uważam w tej chwili, jak patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, że teraz w przededniu, że nie wiem, czy w przededniu, ale w tej sytuacji, gdzie tu jakoś tam jest napięcie na linii Polska-Białoruś, neutralna wobec, a wręcz nawet przyjacielska Białoruś wobec Polski, nagle zaczyna mówić, że Polska jest dla nich zagrożeniem i chyba będą musieli się bronić. Żeby z tego wojna nie wybuchła czasem. Wracając do samego początku, bo będę tak kapał informacjami. Odcinek jest generalnie o odpowiedzialności za siebie. Więc tak, nie zwalajmy na Boga, że nam coś nie wychodzi. Tak samo nie chwalmy Boga, że to On nam coś dał. Nie. Bóg nam umożliwił, być może dał nam zbiegi okoliczności. Daliśmy życzenie. Chcę konkretną pracę. Taką. I nagle, tak jak w przypadku mojej pracy, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, zawsze się odkryłem tą sztuczkę, zawsze konkretna praca pod dosłownie napisane, uszyte na miarę pod konkretnego pracodawcę CV, każde jedno indywidualne, przegląd strony internetowej i informacji o firmie, w której chcę pracować i o stanowisku, na które aplikuję i dopasowanie opisu samego siebie w tak zwanym resume, czyli w początkowej fazie CV, gdzie się taki, jest taki krótki tekst, się o sobie pisze. To zastępuje tak zwany list motywacyjny. I tam uszyte na miarę pod pracodawcę konkretnego. Zresztą wytrawni HR-owcy tak zwani, czyli rekruterzy w firmach, oni od razu rozpoznają, czy CV jest po prostu kopiuj, wklej i wysyłane wszędzie tak samo, czy jest indywidualne i uszyte na miarę. Nawet jak się w nim koloryzuje, to oni doceniają fakt, że się poświęciło czas, przeznaczyło się czas na to, żeby dowiedzieć się więcej o firmie, dowiedzieć się coś o stanowisku, pokazać się dokładnie pod kątem cech i zalet i doświadczenia, które ma się w aspekcie konkretnego miejsca pracy. Więc nie Bóg, nie aniołki, one owszem strzegą, pomagają i wpychają, ale my musimy wykonać pierwszy krok. A wykonać pierwszy krok, a potem ponieść konsekwencje wykonywanych kroków. Wygodnie się znosi, przenosi odpowiedzialność na coś albo na kogoś, na przykład na Boga, mówiąc, o, widzisz, Bóg mnie pokarał takim mężem. Byłaś głupia i nie słuchałaś, jak ci mówili, zwróć uwagę, że on na noce znika, zwróć uwagę, że w kasynie przepija, on się zmieni. Aha, on się zmieni. Żyjesz marzeniami i wyobrażałaś sobie, że go zmienisz ślubem, a prawda się okazuje, stara jak świat, jest tak, że to się bardzo rzadko zdarza raczej. A teraz płaczesz, że cię Bóg pokarał takim mężem. Sama sobie go wybrałaś i jeszcze parłaś wbrew wszystkiemu, żeby go mieć. Teraz ponoś konsekwencje i nie Bóg cię pokarał, tylko sama sobie powiedz, zjebałam sprawę. Wszyscy mnie ostrzegali, a ja i tak za tego pacana wyszłam. Co możesz w tej chwili zrobić? Rozwieść się z nim. Jest to bardzo proste.
a nie siedzieć kolejne 10 czy 20 lat przy pacanie, którego już nawet nienawidzisz, ale ze strachu przed samotnością, albo ośmieszeniem, albo być może, a bardzo często ze strachu przed tym, że od własnej matki czy od siostry usłyszysz, a nie mówiłam ci, gdybyś to zrobiła 10 lat temu, to być może miała lepsze. To też jest taki obawa przed tym, że ktoś zatriumfuje nad nami, że miał rację. Ja już nauczyłem się na tyle pokory, że jak ktoś mi takie coś mówi, to przyznaję mu rację. Jak ktoś mi zwraca uwagę, nawet jak jestem kimś lub czymś zafascynowany, do czego dążę, ktoś mi mówi, wiesz co, nie wchodź w taki układ, nie wchodź w taką spółkę, nie kupuj tego domu na przykład, albo nie rób tego, nie wyjeżdżaj tam, bo to i to i to. Ja biorę, ja mówię, zawsze dziękuję ci za to, pomyślę o tym i biorę sobie pod uwagę te argumenty, które dana osoba wytoczyła. Bo może się okazać, że ona ma rację, a ja w swojej euforii, a ja jestem taki hura optymista i nad tym bardzo mocno pracuję od wielu lat, żeby być bardziej racjonalnym i bardziej rzeczywistym. Może się okazać, że w moim hura optymizmie ja po prostu zatraciłem rozsądek. I nie widzę zagrożeń, tylko widzę same, być może nawet często urojone zalety danej sytuacji czy człowieka. I to się nazywa ponoszeniem odpowiedzialności. Ponoszenie odpowiedzialności i konsekwencja. To jest element właśnie świadomości i wzrastania duchowego. Bo w momencie, kiedy zaczynamy ponosić konsekwencje i w każdej sytuacji, myśląc w kategoriach takich, to ja podejmuję decyzję i ja dokonuję wyboru, również będę ponosił konsekwencje, jak również zbierał benefity, czyli korzyści z tej sytuacji, jeśli ona jest korzystna dla mnie, więc sam siebie wtedy pochwalę. Ale to ja. To ja to kreuję. To ja to wybieram i to ja będę tym żył. I na nikogo nie będę zwracał uwagi. Zwalał winy za to, jeżeli będzie nie tak. Po prostu sam tak dokonałem wyboru. Tym bardziej powiem wam jeszcze więcej. Jak się ludzie zaczynają, ja tak miałem u siebie i widzę tak u znajomych, którzy podjęli taką drogę, jak się zaczyna myśleć w kategoriach, chyba będę ponosił konsekwencje swoich wyborów, to się bardziej uważnie te wybory podejmuje. A nie na zasadzie, robimy co tam, najwyżej nie wyjdzie. Potem nie dość, że nie wyjdzie, to jeszcze się tak spierdzieli, że dopiero będzie w życiu na Boga gonione. I co wtedy? Albo się obwinia koleżankę, która doradziła, idź w to, albo się obwinia Boga, bo już nie ma kogo. Trzeba nie tyle obwinić Boga, co samemu sobie powiedzieć, dałeś ciała. A propos obwiniania samych siebie, właśnie trzeba przestać obwiniać samych siebie. Trzeba zawsze mówić, dobrze, popełniłem błąd, ale mam do tego prawo. Teraz poszukam pozytywów tego błędu. Może ta sytuacja mnie czegoś nauczyła. Była bolesnym błędem, jest porażką, ale porażki służą budowaniu sukcesu. Bo to będzie nauczka, która pozwoli, że już więcej takiego błędu nie popełnię. Albo przynajmniej nie tyle razy. I to jest właśnie samoświadomość i samorozwój. I samostanowienie swojego świata. Dobra, kochani. Kończę, bo za chwilę wchodzę do domu. Mam nadzieję, że ten film się załaduje. Chciałbym tylko wspomnieć o tym, że moja przyjaciółka z Belfastu, Magda, uruchomiła kanał ezoteryczny i właśnie mówi o rzeczach. Ona bardziej, jak gdyby, wydaje mi się, bardziej profesjonalnie z punktu widzenia ezoteryka, bo ja nie jestem ezoterykiem, a ona tak, bardziej profesjonalnie mówi o tych aspektach, które przed chwilą powiedziałem. Między innymi o programowaniu umysłu, o tym, jak korzystać lub nie z porad, wróżek czy jasnowidzów, czego unikać, na co zwracać uwagi. Link do jej kanału znajdziecie zaraz w pierwszej linii opisu pod filmem. Gorąco zapraszam. Pamiętajcie o tym, że Magdy, ten link, który macie pod filmem, to jest Magdy drugi film na YouTubie w życiu. Więc ja w ogóle uważam, że jak na debiut, to wow. I bądźcie wyrozumiali. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Życzę udanego dnia. Pa, pa.